pięknie, zobacz, pada i słoneczko. Pięknie. Ciekawe, ej, musimy później iść poszukać tego. Musimy iść później poszukać. No, weź swoim telefonem nakreś, jak co widzimy my. Wielu z was nawet nie zdaje sobie sprawy, co my widzimy, kiedy nagrywamy takowy filmik. Widzimy piękno przyrody, piękno. Ptaki i oczywiście tą kamerę, która tutaj stoi. Moi kochani, robimy dzisiaj zakupy gracza. I dzisiaj jest odcinek specjalny, dlatego, ponieważ Natalia... Dlatego, gdyż... Natalia, coś jest takiego specjalnego wydarzyło w dzisiejszym... Kochani, w dzisiejszym pick-upie to ja mam 4 gry. 5 gier. 5! Moja matematyka jest kiepska. Nie bierz, nie masz gier? No, to niedobrze. 5! Ej, a teraz powinnaś nagrać, bo teraz tam fajnie spada, widzisz? Takie wielkie takie krople. Ej, musimy szukać tęczy później po nagraniu. Idziemy szukać tęczy później? Double rainbow. Ujo, pierdolę. Incepcja, może tak poprowadźmy dzisiejszy materiał. Cześć wszystkim, witam was na kanale Cringe Nation. To dzisiejszy materiał będzie o naszych grach. To... Nie można tak mieć. Dalej, ale jesteś blisko. Ejo! Ejo! Uderzam się. Yeah, baby! Składam serdeczne życzenia i tym także, którym będą oglądać ten filmik, żeby pisali jakieś recenzje, mogą też bluzgać. Ja rozpocznę dzisiejszy materiał. Mam kilka gierek dla was, które... Ale poczekaj! Co to jest za kanał w ogóle? Gdzie my jesteśmy? Nie przedstawiłeś się! Tekken Tag. Ja bardzo lubię Tekkena, ale no ten Tekken Tag oryginalny to w ogóle chyba jest remake jedynki. I wyszedł Tekken Tag 2, ja nie wiem, co to do końca jest, ale w Impekcie było za darmo. Witam was na kanale Cringe Nation, ja nazywam się Damcio, tutaj jest Natalia, na którą wszyscy mówią Natasza. Nie! Nikt tak na mnie nie mówi! To jest, moi drodzy, kanał o kolekcjonowaniu gier, o graniu z kiepskim humorem. Jeżeli lubujesz się w takich rzeczach, no to... Trafiłeś w dobre miejsce, witamy cię! Szczególnie, jeżeli jesteś wielkim fanem żartów o kupach, penisach, siuraczkach. Penisy to siuraczki, moja droga. No wiem, ale chciałam tutaj dać alternatywę słowa. No, także jeżeli lubujecie się w takich klimatach, to witamy serdecznie. Witamy, o drogę nie pytamy, tutaj jest, ale ten. Gry pokazujemy. I taki Tekken Tag, on najdroższy też nie jest, on to jest fajna gra, ja mi się ona bardzo podoba. Nie ale jak ty jest, że dostałeś ją za darmo? Jak za darmo, to za darmo. Powiedziałeś, że dostałeś ją za darmo. Nie powiedziałeś, że znalazłem ją w Impekcie. Powiedziałeś, że za darmo mamy na kamerze. Ale w Impekcie było za darmo. Nie, powiedziałem, że Nie. Mamy dowód. Przebrnij sobie przez. Ale w Impekcie było za darmo. Ja nie wiem, czy ten Tekken Tag to jest w ogóle jakiś remake, czy jakaś część kolejna. Nie jestem zaznajmiony z tym tytułem. Natomiast był sobie w Impekcie, więc sobie go dziabnąłem. Nie pożałowałem. Prawie jak za darmo. No i ten. No fajnie, nie? Do Tekkena, do kolekcji. Nie miałem zbierać Tekkenów, założenie było takie, że nie będę ich zbierać. Chciałem tylko tak naprawdę Tekkena 3 na PlayStation 1, bo to był mój kochany, a reszta miała mnie nie interesować, no ale... Ale wyszło jak wyszło. No jakby tych gier coraz mniej jest dla mnie, jakby już nie mam za bardzo co zbierać, więc zacznę zbierać Tekkeny. I w Lumpexie również udało mi się znaleźć grę na komputer, na PC przez Paradox Studio, które jest szwedzkim studiem i jest to gra pod tytułem Penumbra. Ja wiem, że Penumbra to jest kolejna część jakiegoś tam, czy kolejna, to jest taki duchowy spadkobierca jeszcze innego horroru. 10 koron, 5 zł. Ale ja pamiętam, że właśnie Penumbrę ominąłem i nie grałem w nią. Ominąłem, nie grałem. No to teraz wreszcie jest okazja, żeby sobie zagrać w to. Mi się w ogóle wydawało, że ta gra nigdy nie miała fizycznego wydania. A tu proszę. I zdziwił się. Do kolekcji wziąłem. A jaki to jest typ gry? No to jest horror! A co te sąsiady tu jeżdżą? A nie wiem, coś tutaj ten... Co to dalają coś pod blokiem. Pani! Brudasy. Halo! Won mi stąd! Hello! Czemu nagrywasz telefonem? No śmiesznie, no dawaj. Moi drodzy, skoro tutaj jestem, to musi być jakaś gra na Switcha i tak też jest. Kupiłam grę na Switcha, zrobiłam pre-order. Eastward. Jeżeli dobrze wymawiam tę grę. Historia z tym preorderem jest taka, że Damian poprosił mnie, żebym ja zrobiła mu preorder.
No i mu zrobiłam. No i później tydzień ale przed... Ale co ty mówisz ludziom prawdę? Miałaś kłamać na wizji. Nie, no to jest prawda. Chciała tą grę od dawna, marzyła o ale, niej. Ale poczekaj, to chcę, chcę skończyć, bo to jest historia za tym się no kryje. Dobrze, dobrze, to opowiem. Tak, Damian mi powiedział, zrób mi preorder! No i zrobiłam, bo ja jestem kochaną dziewczyną i... Tak dokładnie powiedziałem, zrób mi preorder! Tak, właśnie takim tonem też powiedziałeś. I no i ja ten preorder... uczyniłam, wykonałam, no i się okazuje, wchodzę na moją aplikację, a tam jest wyświetlone, że mój preorder został anulowany jakimś dziwnym trafem, magicznie. No i sobie myślę, no dobra, no to już nie przyjdzie, nie? No i mówię mu, nie przyjdzie. To w panice sam zrobił sobie, żeby przyszła. I wiecie co? Przyszły dwie. Ja mam jedną i on ma jedną. A czemu, czemu zdradzasz mój pick-up, który mam w innym odcinku? Bo... O, spoiler! To, ja już do mnie jeszcze nie doszła. Do Natalii doszła szybciej niż do mnie. Do mnie dojdzie dopiero za 2 tygodnie. Tak. No i dobrze, że zrobiłam ten preorder, ponieważ nie miałam pojęcia, że ta gra jest tak piękna. Ten pixel art, ten klimat. Przypomina mi Stardew Valley, ale... Myślę, że jest ładniejszy pixel art. Tak, tak, tak. Jakby wygląda dużo, dużo lepiej. No nie wiem, o czym jest gra, bo jeszcze nie grałam. Gameplay to jest taki jak Zelda, taki, że wiesz, przygodowy, chodzisz po dungeonach i walczysz z potworami, jakiś tam nowa. No dobra, ale ja lubię... Nic specjalnego ten gameplay, ale wygląd. Ja lubię gry klimatyczne, tam gdzie ktoś wsadził swoją artystyczną duszę i jakąś wizję. Lubisz? Lubię. Ja też. Tak. Więc chętnie zagram i cieszę się, że do mojej kolekcji Eastward zawitał. Do mojej jeszcze nie. No jeszcze to dopiero nie. Za 2-3 odcinki w pick-upie będzie. Do mnie natomiast trafił tytuł pod tytułem... Tytuł pod tytułem... Kuri Kuri Mix! Kuri Kuri! Mix! Kuri Kuri Mix! Wow. Ale Chris... O, dziękuję ci. Wow, aż... prawdziwie dobrze to zrobiłaś. Naprawdę. Kuri Kuri Mixuru! Mixuru. Mix. A nie ma L ani R. No ale zawsze dodają, jak jest coś po angielsku, dodają R i L właśnie. A, żeby było bardziej... Nie, bo tak gadają, nie? Nie wiesz tego? Nie byłaś w Japonii? Byłam. Ale nikt nie wymawiał nazwy takiej. Chwalimy. Kuri Kuri Mix jest to tytuł. Nie mam zielonego pojęcia, o czym jest ten tytuł. To jest jakiś taki... Wygląda mi to jak jakaś taka gra typu, że mamy czas i w krótkim czasie musimy wygrać z naszym przeciwnikiem, robiąc, nie wiem, zbierając punkty. Wow. No nie jest to nic fascynującego. Jestem bardzo zszokowany tym, że jest to gra od From Software, od twórców Elderinga, Bloodborne'a, Dark Soulsa, Sekiro i innych fajnych tytułów, łącznie z Kuonem. Yes. No i to właśnie jest ich gra i ja ją kupiłem tylko i wyłącznie dlatego, ponieważ jestem fanem From Software'a. Kupiłeś ją dlatego, ponieważ jest od 3 lat. się zgadza, wiecie, target był na mój wiek, więc wziąłem, chodzi o mentalny wiek. Tak, 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 jasna sprawa. Porozmawiamy. Tak, kiedy? Po filmiku. Ups. Ja nie grałem jeszcze w tą grę, mam zamiar w nią zagrać. Ja wiem, że to nie jest gra, która mi się w jakikolwiek sposób spodoba i wydaje mi się, że to większość studiów robi taki zabieg, w którym to po prostu tworzą gry z pasją, no ale czasami, żeby mieć szybki zastrzyk gotówki, stworzą po prostu coś, co łatwo się sprzedaje dzieciom. Kuri Kuri Mixu! Młodszym graczom idzie łatwo pewnie zdobyć jakieś tam kasiorkę. Tym bardziej takie studio jak From Software, które na pewno wie, co robi i na pewno wie, jak stworzyć fajny, złożony gameplay, który może być na przykład... dobry dla młodszych, nie? I taki, wiecie, uczący, może trochę rozrywkowy. I taki też właśnie Kuri Kuri pewnie jest. A w którym roku wyszła ta gra? Chyba w którymś. Kuri Kuri Mixu! Ja zrobiłem recenzję w ogóle tej gry, ponieważ od ostatnich x lat nie wychodzą survival horrory. A jeżeli wychodzą, to wychodzą tylko w postaci remake'ów, co boli moje serduszko. No, ale powstały dwa tytuły ostatnimi czasy, o których mogę szybko tak pomyśleć i właśnie jednym z tych tytułów był Tormented Souls. Zrobiłem recenzję i ta gra jest fantastyczna. To jest jedna z tych gier, które naprawdę, naprawdę zrozumiały, czym jest survival horror i jak to się mówi po angielsku, wbiły gwóźdź do trumny. Czyli tak jakby wiecie, nie? Podsumowały to. Jest niesamowite. To jest niesamowita, niesamowita gra. Jeżeli chcielibyście się cofnąć do tych czasów, kiedy jesteście młodszymi ludźmi i sobie chodzicie, rozwiązujecie zagadki, trochę się boicie, jakieś potwory was ganiają. Fantastyczna. Ale! Ale? No powiedz nam. Zdradź. Natalia, no trzymaj mnie, bo no komuś zaraz. No trzymam go! Trzymaj mnie. Jest pewien problem. Wersja na Switcha ma paskudną grafikę. Naprawdę wygląda okropnie. Jest to taki duży downgrade. Mało tego, gra się crashuje. Klasyczny Switch, w ogóle się nie da w to grać.
kurwa, czasami 10 klatek na sekundę. Nie. Żenująco to wszystko wygląda. Jest aż tak źle, że szkoda gadać. No może nie jest aż tak źle, ale mam porównanie, ponieważ grałem na PC, na moim starym pecku, który... Pecku to nie jest pecek, laptop, na którym myślałem, że... No on nie podoba w ogóle, nie? Nie podoba. A się okazuje, że jest całkiem ten, nie? Daje radę. Takie gry jak Ghostwire, w którego właśnie gram, który w ogóle jest jednym z największych zaskoczeń ostatnich lat. No. W ogóle wow. No ja myślałam, że to będzie krap, a to ja się okazuje, że... Fajna giera. Działa płynnie, 60 klatek na sekundę na maksa, więc mój laptop daje radę i Tormented wyglądał... To prawda, też widziałam. Niesamowicie, po prostu... Chciałem tylko powiedzieć, żebyście nie kupowali Tormenta na Switchu. Zagrajcie sobie na czymkolwiek. Tormenta? Tormented Soul, przepraszam, dobrze, Jezus, czasami mi się coś przysło, źle powiem. Czasami. Czasami! Kochani, wiecie, ja lubię handholdy, więc tutaj... Co? Tak. Szok, to jest dla mnie szok jako nowy bywalec na tym kanale, a jeżeli jesteś nowy, to zostaw suba. Tak. To jest dla mnie szok. Tak, ja lubię gry na handholderowe konsole i takim też tutaj sprawunkiem trafiła do mnie gra Lego na PS Vita Lord of the Rings. Ja lubię gry Lego, są zabawne, są łatwe, są śmieszne, przyjemne, sympatyczne, poprawiające humor. No, a kto nie lubi Władcy Pierścieni, prawda? A wiesz, że są ludzie, którzy nie lubią Władcy Pierścieni? Ja bym poprosił, żebyście ci, którzy nie lubicie, żebyście sobie po prostu... Żebyście się dzieli cicho. Nie no, każdy ma prawo lubić i nie lubić, co chce, nie? Nie, nie. Każdy ma prawo nie lubić i lubić, co chce, ale we Władcy Pierścieni macie prawo wszyscy, nie, nakaz wszyscy macie lubić. Natalio, a powiedz, skąd masz tą grę w ogóle? Bo to jest ciekawa historia. To jest ciekawa historia, moi drodzy. Wyobraźcie sobie, poszliśmy pewnego dnia w słoneczny dzień. Pierwszy raz chyba nawet bym powiedział. W życiu. Nigdy wcześniej nie byliśmy na takiej imprezie, która nazywa się... Klitark. A tutaj w Szwecji nazywa się to Lopis. No nigdy żeśmy nie widzieli. Pierwszy raz, tak wiecie, tak spontanicznie stwierdziliśmy, że pójdziemy. Pierwszy. No tak, kupiłam ją na Lopisie. Chyba miałeś jeszcze jakieś inne gry, wtedy kupiłeś. Nie spoileruj. No nie powiem jakie, ale były gry i za to wszystko. Ile zapłaciliśmy za te wszystkie gry? No chyba z 50 złotych, 40 złotych, nie wiem, jakoś tam drobniaki i kilka gier żeśmy skosili na Vitę. Na Vitę w ogóle. Na Vitę w ogóle. To jest taka rzadkość. Po pierwsze, żeby znaleźć gry na Vitę gdziekolwiek, w jakimkolwiek lumpeksie, a już tym bardziej na Lopisie, to już w ogóle szczęście. Szkoda, że konsoli się nie zdarzyło. Szkoda, no że i... nie miała konsoli. No szkoda, ale przynajmniej mam Władcy Pierścieni. A ja ostatnio znalazłem jedną konsolę, ale nikomu nie to inny pick-up. Będzie w pick-upie? Będzie. Woo! No, także my precious jest ze mną. Just a little habit. They took it from us. Goal! You shall not pass! So beautiful. So... shine. O kurwa, widzą mnie. Spadam stąd. Bardzo jestem podekscytowany. Jak bardzo? Ojej. Jakbyś kamerę w dół wzięła, to byłoby widać jak bardzo, ale nie możemy. Jest nie widać. No Natalia, przestań. A Robot Name Fight. Jak od czego zacząć? Jest sobie gra, która wyszła sobie gdzieś tam, żeby w nią zagrać. Jest sobie grom. Dziękuję, że oglądaliście ten materiał. Nintendo jest znaną firmą, która jest, oprócz tego, że jest znana, że robi gry, to jest również znana z tego, że to takie są te kawały skurczynów, nie? Jak użyjecie ich muzykę, to cię mogą zbanować, zblokować, pozwać do sądu, a nie daj Boże, spróbujesz zrobić grę, która jest inspirowana ich produktem. Absolutnie skończysz jak Amber Heard. Skończy się tym, że zostaniesz pozwany na kilka milionów. No i wyszła jedna gra, która nazywa się Robot Name Fight, która jest absolutnym rip-offem Metroida. Totalny. Nawet kolory podobne ma. Nie, no nawet to wszystko jest po prostu metroidowe. Ja nie wiem, jak to się stało, że ta gra przeszła tak po prostu pod radarem, nikt się nie skapnął i mało tego, zostało dzięki wydanie... Dzięki Niedźwiedź Cwał. Zostało również wydane, jest wydanie fizyczne, bardzo rzadkie. Kopii jest chyba łącznie, z tego co pamiętam, chyba z 2000 na cały świat. No tak i oczywiście mało. Jedną kopię ma Damcio tutaj do kolekcji. Super jestem podjarany, że udało mi się zdobyć tę grę. Wygrałem ją na aukcji za
300 zł, co jest całkiem sporawą sumą. Tam 200 coś zapłaciłem. Z przysyłką prawie 300 by wyszło. Ale nie żałuję, ponieważ wiem, że ta gra nabierze na wartości, no bo to jest Metroid, nie? A Metroidy zawsze w cenie. Tak troszeczkę grałem, wiecie, ja tak we wszystko troszeczkę grałem, ale nie jestem ekspertem. Tak, troszkę tu, no, tam wiecie, tu. Nie? Wchodzę na Pirate Bay, ja ściągam sobie gierkę, włączam na 10 minut. Wujek ci wysyła! Wujek z Ameryki, który ma na imię Pieter. Pieter Bay to jest kuzyn, daleki kuzyn Michael Bay. Tego, co mieszka tu, w Sztokholmie. Tak, tak, tak. No. W moim lokalnym sklepie bardzo często są wyprzedaże i za każdym razem, gdy coś kupię, mam bardzo dużą ilość punktów. No ja jestem znany pewnie, już mnie pewnie po imieniu znają w tym sklepie. A, to ten chuj znowu kupił u nas gry. Dziękuję, wreszcie przynajmniej to jest ten pierwszy raz chyba, kiedy przyznałeś, że mam pitolka, bo zawsze udajesz, że tam nic nie ma. Jestem chujem! W moim lokalnym sklepie bardzo często są promocje i właśnie na promocji jest gra pod tytułem Black Future 88, która jest takim... No, jakby to nie jest gra, którą ja bym tam jakoś potrzebował, chciał zagrać bardzo, ale stylistyka tej gry do mnie przemawia. Ona wygląda fantastycznie i jest właśnie w tych latach 80., no nawet się promuje, nie? Friday 1988, czyli 88, że te lata 80. Ma ten synthwave'owy bity. Black Future 88, Boże, przepraszam, że te tytuły. Pomyliło ci, bo Black Friday. Black Friday, tak, dlatego chciałem. No. Trafił do mnie ten tytuł, jestem zadowolony, na pewno go na jakimś etapie życia w niego zagram. A splatynujesz zapłaciłem go? Za niego 30 koron, przepraszam, 30 zł, 66 koron, więc no musiałem po prostu wziąć dobra do kolekcji. Cena. Dobra, to moja cena. Gratuluję. Dziękuję. Wow, ale się oficjalnie zrobiło na kanale. No dobra, to teraz wkraczam ja. To teraz zdziwko, bo to jest gra nie na Switcha, tylko... Snap, ale tutaj w ogóle znowu słońce na mnie pada, ale... może okulary znowu muszę założyć. Ale ładnie tam. Gra nie na Switcha, ale na PlayStation 4. Ale jaja. Tak, moi drodzy, zakupiłam tę grę, ponieważ Damian mi pokazał, że to jest fajna gra. I to jest gra w koopie, w otwartym świecie i gramy sobie dziewczyną, ale w ogóle tytuł. Tytuł to jest Haven. Wydana przez Limited Run. Moja kopia to jest numer 418. Ulala. Tak, i otwarty świat, gramy w koopie dziewczyną i chłopakiem. Oni są, tak wyglądają w trailerze, że są parą i mają jakieś zadania. Nie wiem, co oni muszą tam robić, ale widziałam, że można gotować razem, trzeba razem spać razem. Bo to, straszne te gry nie są. Nie lubisz takie, spać? Insynuują spać, jakieś, jest najważniejszy w życiu. Insynuują bzdury te gry, no nie podoba mi się takie coś. Przecież to wiadomo, że parę razy nie sypiałem. Poza tym, poza tym stylistyka tej gry bardzo mi się podoba. Ja lubię takie klimaty anime, trochę takie futurystyczne. Bardzo chętnie to w to zagram. Dobra, i myślę, że powiem wam prawdę. Powiem wam, jak to jest, dobrze? No jak to Natalia, jest? Pokazałem Natalii trailer, bo może jej się spodoba. Ostatnio graliśmy w It Takes Two i ona jest w ogóle bardzo się ta gra podobała, jest wielką fanką. A nie, to ja jestem wielkim fanem, przepraszam, pomyliłem się znowu. I pokazałem jej grę Haven i w grze w Haven jest moment, gdzie można razem gotować. I ja wiem, że Natalii jednym z największych marzeń w życiu jest to, żebyśmy razem coś ugotowali. Ale oczywiście to się nigdy nie wydarzy, ponieważ sobie, czy ja mam w kuchni stać? Przy garach? Weź, jak kysz! Przy garach będę stał, weź. Co, tak strzyją ci biodro? Tak. Starość! Więc to się nigdy nie wydarzy, moi kochani. Sprzątanie, chociaż w grze. Pranie mam robić przy garach, no właśnie, to chociaż w grze. Więc pomyślałem, ale że będzie... Ale przecież ty sprzątasz i robisz pranie. A ja nie zdradzaj mi, nie, co ty. Żebyśmy się nie myśleli, że nie pomagasz w domu. Moja... jest dobry. No dobra. To jest dobry, damcio. Więc wiem, że Natalii się na pewno spodobał ten pomysł, że będziemy mogli nasz związek, który jest... Może być taki nawet udany, bo okej, średniak, no nie będę przesadzał. 5 na 10. Dobra, nie przesadzaj. To chociaż w grze może nam się uda 10 na 10 zrobić. No właśnie. Taki jest plan. Taki jest plan. Dobra, to tutaj zrobiłem coś szalonego, bo ponieważ była aukcja i w ogóle na aukcji ktoś wystawił grę. Dziwo. Nie. Można było ją kupić. W ogóle dzisiaj jest jakiś dzień, gdzie ja mówię tylko jakieś takie oczywiste zdania. Nie wiem, o co chodzi. Nie wiem, co się dzieje, nie? Ale pewnie ta wódeczka jakaś nieświeża była. Może to dlatego. No i ten. Była sobie aukcja. Ja normalnie, jak to biorę, aukcja jest, to zazwyczaj jestem taki, że najpierw sprawdzam, co to jest, zanim postawię jakiekolwiek pieniądze. Ale nie. Zrobiłem tak, że kupiłem sobie grę, która się nazywa... Ciemno? Last Day of June. I ja ją kupiłem tylko i wyłącznie dlatego, ponieważ ja widziałem, że za każdym razem, na każdej aukcji, gry te normalnie licytuje po 100 osób. I się zastanawiałem, dlaczego? Dlaczego tak bardzo jest taka chęć na tą grę? I pomyślałem sobie tak, o nie odpuszczę, też taką chcę. Tak. Nie. Tak dokładnie pomyślałem. Ale
bardzo tania była, ponieważ zapłaciłem 120 zł. A to nie jest zbyt wiele za grę Super Rare, tym bardziej wydaną przez 505, czyli mamy 505, nie? I to w ogóle wszystko do mnie przemawia. Więc po prostu zaatakowałem i ją wziąłem i do tej pory nie sprawdziłem gameplayu i nie mam zielonego pojęcia, jak ona ale wygląda. Ale trailer widziałam i wygląda beznadziejnie. Chyba to jest taki walking simulator, ten ale nie jestem jest pewny. Ten trailer jest straszny. O Boże. Natalia, nie odejmuj mi tutaj, ja jestem zadowolony. No dobrze, nie odejmuję ci, ale jakby... O, to psyca. That's great. O, jak cudownie. Tofty! Ale mi tu świeci. No, w ogóle mi też świeci. No, to dobra, dobra, kontynuuj, nie przejmuj się tym wszystkim. O, z kałuży się odbija tutaj. Tak, to z kałuży. Jestem takie... teraz oświecona. Halleluja. No dobra, jedziemy z koksem. Dobra. Do mojej kolekcji wpadła gra na konsolę PlayStation Vita. No, kolejna. Co za szczęśliwy pick-up. Moi drodzy, do kolekcji wpadła gra pod tytułem Trails of Cold Steel. Japoński RPG. No to japoński RPG. A faktycznie, że sami mówię, japoński JRPG. No i ten, jeszcze w to nie grałam, ale na pewno zagram, jak skończę wszystkie moje gry, które dawno temu zaczęłam, ale jeszcze ich nie ukończyłam, kurczę, bo backlog jest... No to widzę, że mamy podobne problemy, nareszcie. Tak, więc nie jestem ten... Na bieżąco. Na bieżąco i nie mam prawa jeszcze rozpocząć tej gry, ale ten... Ale nie wiesz, o czym jest. Nie mam pojęcia. No jakby miałbym do czegoś porównać, to porównałbym ten tytuł do Fire Emblem Three Houses, gdzie mamy szkołę, rycerzy i my... To ja lubię takie klimaty. No, romanse w klasie. No i do tego mamy takiego klasycznego JRPG-a właśnie w średniowieczu. Fajnie to jest brzmi tytuł. Brzmi nieźle. To jest niezły tytuł. Ja nie ukończyłem pierwszej części, ale tylko w pierwszą część grałem na PC. I pamiętam, że nie podobała mi się grafika. Byłem taki zniesmaczony, bo ja nawet nie wiedziałem, że to oryginalnie właśnie ta gra wyszła na Vita. Więc dlatego taka grafika trochę, wiecie, jest taka uproszczona. No bo musiała działać na Vicie. I więc jesteś bardzo szczęśliwą posiadaczką, ponieważ te gry są drogie, bardzo chciane. O mój Boże. A jestem szczęśliwa. Yeah. Szaleństwa limited runowe jeszcze nie dobiegły końca, ponieważ ten mój impulsywny zakup, to nie był jedyny impulsywny zakup, są jeszcze dwa impulsywne. No i nie tylko. Jakiś pan to wystawił wszystko i nikt nie był zainteresowany oprócz mnie, bo to była jakaś w ogóle bardzo dziwna godzina, o 6 rano, koniec licytacji, a ja wstaję wcześniej z Natalią o 5, więc korzystałem i wygrałem wszystkie. Za 100 zł wygrałem tytuł, który się nazywa Dark Devotion. Nie miałem zielonego pojęcia, że taki tytuł istnieje, ale moi kochani, jak ja się cieszę, że ja to kupiłem. O Matko Bosko kochano. Jezusiczku. Jezus Mariusz. Motyla noga. Kurna chata. Kurza stopa. Co to dużo, nie będę obwijał w bawełnę, jest to metroidvania z takimi trochę elementami horroru, ponieważ jest bardzo mroczna i bardzo, ale to bardzo ładna. Tak bardzo? Na bardzo. Wow. Niesamowicie po prostu wygląda ta gra i jeżeli nie mieliście okazji, to powinniście w nią zagrać. Superancko, piękna gra. Nie wiem, zbyt wiele, oczywiście nie ograna, tylko spróbowana, ale robi naprawdę duże wrażenie. Posmakowana. Tak. Następny tytuł, który właśnie znowu z tej samej aukcji od tego samego pana, wszystko w jednej przysyłce, więc zapłaciłem też za przysyłkę mało, bardzo się opłacało. Jest to gra, która nazywa się Sea of Solitude. The Director's Cut. Wygląda fajnie, pokaż. Wygląda fajnie. Jakaś taka gra chyba survivalowa, gdzie świat jest zalany i musimy sobie poradzić. Tak jak w przypadku tych trzech poprzednich, nie mam pojęcia co to jest. Wygrane są tylko i wyłącznie dlatego, ponieważ zobaczyłem Limited Runa, nikt nie licytował, więc korzystałem z okazji, je kupiłem. A wiecie, że normalnie to się interesuje tym, oglądam. A teraz stwierdziłem, ogląda! Że... No, akurat stwierdziłem, że nie będę oglądał. To zobaczyłem trailer, wyłączyłem i tylko tyle wiem. Dlaczego? Bo chcę mieć w sumie niespodzianki. Ja czasami sobie psuję niespodzianki tym, że próbuję grę na godzinkę, a potem... On jest strasznie ciekawski. No, że włączę, pogram godzinkę i odłożę. I wiecie co? To trochę mi psuje rozgrywkę, więc ostatnimi czasy przestałem to robić i dużo gier po prostu nie znam. Po prostu na głęboką wodę chlup i od razu sprawdzę tak, całą. Tak, że tak jak w Sea of Solitude, nie? Że wiesz, w wodzie i że chlup na głęboką wodę. Ale... Nie masz tak czasem, że aż chcesz coś zrobić? Nie. Ja tak samo. Kochani, moją kolejną, piątą grą kurde, w dzisiejszym pick-upie, ale, pick-upie, dzisiaj, ale szalone, ja się strasznie, ale się rozkręcam, co? Tam następnie nie będziesz miała nic, bo wszystko żeś pokazała. No raz jest lepiej, raz jest gorzej, więcej, mniej. No dobra, no to tak, kolejną moją grą jest kolejna gra na Vita i jest to Trails of Cold Steel 2. Bogactwo, kurwa. No, nie grałam.
Ale zagram. Lubię takie gry. A na Wicie to w ogóle... Jezu, jak dawno nie grałam na Wicie. A. Ostatnio odpaliłam sobie... No leży cały czas na twoim stole, nie? Gotowa do naładowania się. Ostatnio odpaliłam sobie Dancing All Night w Personę 4. Jaka to jest dobra gra. A ja nie umiem tańczyć w ogóle. Rytmiczne. Jestem rytmicznie upośledzona. A ja w kolejnym pick-upie też mam grę rytmiczną. Jestem upośledzona rytmicznie, ale wymasterowałam ją na maksa i jest niesamowita ta gra. Jesteś w sensie dumny, masz platynę wbitą. Ja nie wbijam platyn. Ja wbijam, jak lubię grę, to lubię wbijać platynę. Nie wbijasz tej platyny, za stary jestem na takie rzeczy. Ja jestem fanem Godzilli. Godzilla. Mam tu wytatuowaną. Godzilla to było coś bardzo ważnego w moim życiu, gdy byłem małym smurfem, ponieważ ja zacząłem rysować właśnie przez Godzillę. Zobaczyłem film i poprosiłem tatę, żeby mnie nauczył rysować Godzillę. Mój tata też jest artystą i też jest bardzo dobrym malarzem. Prawdopodobnie najlepszym malarzem, jakiego kiedykolwiek poznałem. Zaraz po mnie. How dare you? Godzilla Godzillą. No i stwierdziłem, że jako fan Godzilli chciałbym wszystkie gry. Jest ostatni tytuł, który chciałem, Godzilli. Dzięki temu mam wszystkie gry Godzilli, jakie kiedykolwiek sobie wymarzyłem. Wiem, że jeszcze jest jedna gra na Nintendo oryginalne, ale nie jestem jakoś szczególnie zainteresowany. Może kiedyś będzie okazja kupić za grosze, to wezmę. A ta za tą Godzillę zapłaciłem 20 zł, więc bardzo zadowolony. Nazywa się ona Destroy All Monsters. Niestety wszystkie Godzille cierpią na ten sam problem, jak wiele gier właśnie na podstawie filmów czy anime. I to jest to, że nie mają pomysłu na grę, więc po prostu robią bijatykę. Weźmiemy kilka, no takie trochę to nudne. Nudne bez wyobraźni, ale no jak tutaj zobaczymy tylko King Ghidorah. Kurna hata, nie? W ogóle to jest jeden z najlepszych przeciwników Godzilli. Więc no co, no jestem podjarany, że mam wszystkie Godzille. Okładka wygląda fenomenalnie, no i co wam mam tylko powiedzieć? No powiem wam ten, nie? 12 lat, super dobrze jest. Się składa. I na samo zakończenie, oczywiście tytuł, który jest zainspirowany jednym z moich ulubionych kanałów na YouTubie, Food for Dogs. Starsza pani, której jedna z jej ulubionych gier, a jej ulubiony JRPG to jest właśnie Neptunia. Ona gra w Hyper Dimension Neptunia. Wow. Są to JRPG-i zrobione przez firmę, która nazywa się NIS America. I ten NIS, oni wszystkie gry na PlayStation 3 mają rzadziochy. To są raczej rzadkie tytuły, nie są to tytuły, które można po prostu sobie tak kupić, nie? Trzeba trochę powalczyć o nie. I oczywiście jak tylko słyszałem, że mój Food for Dogs, moja starsza babeczka, ona lubi ten tytuł i że to jest jej ulubieniec, to nie znaczy, że to jest świetna gra, to znaczy, że po prostu na tyle mnie zainteresowała, abym się pokusił, żeby zacząć zbierać Neptunię. No i tak teraz zrobię, zbieram wszystkie, a chyba ich jest 10 albo 9. Łomatko bosko. No, tam na Playaka 3 jest 3, chyba są, na Playaka 3 są z 3 kopie, albo tam 4 rodzaje. No to już masz jedną. To już jedną mam, no, ale no. To kurczę jeszcze są na Switcha, na PlayStation 4, jakby ta seria się ciągnie, ponoć już jest taka w ogóle zmielona i zepsuta, że nikomu się to już nie podoba, ale ja i tak będę chciał w takim ale razie. Wygląda fajnie, zagrałabym. Jakby była na Switchu. Zrobiliśmy to! Jezus, wyżej, wyżej, coraz wyżej. Diabeł niżej, niżej, coraz... W ogóle to powinna być nasza piosenka w intrze. Nie! Dziękuję, moi drodzy, że obejrzeliście ten oto długi materiał, jak zawsze. Znowu się rozgadaliśmy, bzdury, głupotki i wygupy. Tak to wygląda. No tak jak Natalia, stoisz, to zawsze jakieś takie wygupy. Bo ja w ogóle kiedyś słyszałem taką teorię, nie? Jak byłem młodszy, to kiedyś mi ktoś powiedział, że jeżeli dziewczyna się śmieje z twoich żartów, to znaczy, że się jej tak ukradnie podobasz. Ja... Ty mi się podobasz? Nie. Weź. Fuj. Więc dlatego tak rozśmiesza Natalię. Kiedy ona obok mnie jest, to włącza się we mnie jakiś taki... A ja ciebie nie rozśmieszam? Nie. Nigdy? Nigdy. Także dziękujemy, że byliście z nami w dzisiejszym materiale. Opowiedzcie nam wy o swoich grach, jakie wam ostatnio wpadły do kolekcji. Na Facebooka wpadajcie i wrzucajcie foty. Co tam u was. No. A ty w ogóle co na Facebooku nie siedzisz, nie komentujesz? Ja dopiero mam Facebooka od tego roku. Ja nie wiem, jak tym się obsługiwać. No ja jestem za stara już na nowe rzeczy. Aloach. I w ogóle wszyscy piszą, żebym zrobił Discorda, nie? Żebyśmy dyskutowali i rozmawiali. I ja zrobię Discorda, na jakimś etapie na pewno Zrobisz? Będzie. No zrobię, bo kiedyś miałem i były dwie osoby, więc wyłączyłem. Teraz może będzie więcej. Ale dziś on tam jest i wystarczy go po prostu aktywować. Okay. I na pewno wyłączę, aktywuję go i będziemy mogli sobie dyskutować. Ale jest jeden problem. Robić dyskutusa? Tak? W komentusach? No. Lajkusy? No. Chodzi o to, że ja nie umiem pisać, nie? I trochę nie się... umie? No nie umiesz mówić też. Shit.
Dobra. Ale mnie rozśmiesza, chyba mi się podoba jednak. Nie umiem. Dobrze teraz powiedziałeś. Aha, miałem powiedzieć źle. Nie umiem. Dobrze, starczy tego kabaretu, trzymajcie się cieplutko, niech Bóg będzie z wami. I pijcie Jezus, dużo wody, to jest bardzo ważne. Wysypiajcie się. Skarpetki, nie zapominajcie majtek, to też ważne. Wam się kuśka otrze i pachwinki. Pani, dziękujemy i do następnego. Buziaczki dla was. O kurczę, Natalia wyłączy kamerę bez upominania. O kurde, jak daleko. Dasz radę, Natalia. Dasz radę. Dobra. So beautiful, so shy. Gimme, just a little smile. That's all I have for you, and that's alright. Gimme, just a little ring.